Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Reefers, a to jest kolejny odcinek Dead Island Definitive Edition. Kontynuujemy tutaj przygodę w tym świecie opanowanym przez tajemniczą chorobę właśnie tutaj. Gościu sobie macha tam. Do kogoś gdzieś. A, kogoś tam wzywa, dobra. Ostatnio właśnie dotarliśmy do nowej lokalizacji, to można powiedzieć, to są takie przedmieścia. A tak, no to są takie przedmieścia. Wygląda trochę jak w Dying Light'cie. Ale no niestety, nie ma skakania po dachach, po murkach. Musimy sobie jakoś inaczej radzić. Nasza Xian nie jest zbytnio parkurowa. Musimy też tutaj parę zadań wziąć. Ludzi. Weźmy, zobaczmy co tutaj jest. Someone told me they saw them out there, half dead, half alive. God knows what they are, but they are no longer my family. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest. To stop their suffering, yeah? No zrobimy to. Of course. Thank you. Thank you. There is a photo of them. Have you? Jeszcze jest. We were attacked by the infected last night. I managed to get away, but I don't know what happened to my family. If they survive, they probably don't know I'm still alive. Could you help me let them know that I'm okay? I made some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see them. Definitely. A ty. Put my poster all around town and maybe they'll be able to find me. Did you get those posters up? Poczekaj, no jeszcze. Excuse me. She has diabetes, and without insulin, she's not gonna make it. Yes. Oh God, thank you. There's a pharmacy not far from here, and I'm sure they have some insulin. No, czyli trochę zadań mamy do wykonania. To by było wszystko. Mamy też również poziom. Tutaj. Teraz tak, wytrzymałość. Większa tempo regeneracji energii. To by się przydało. Weźmiemy to. Tempo regeneracji energii. Pieniądze, dobra. Aha, tobie mogę tutaj pewne rzeczy oddać. Ojejku. Nic potwierdzać. Prowizoryczny tasak, te sprawy. Czy tutaj gdzieś jest warsztat? To co widzę? O jest warsztat tutaj, pięknie. Dobra, to zaraz tutaj. Jeszcze trzeba ponaprawiać. Sprawmy ten kij. Maczeta. I skończ... Czy ta maczuga? A, ja tu jest. Maczugę dostałem, ale dobra. Niestety... Chyba nie mogę jej jeszcze używać. Mogę używać, dobra. To można nazwać takim kijem baseballowym, a nie jakąś tam maczugą. Te interpretuję właśnie takie przyrządy. Szybka podróż to nie. Lećmy wykonać główne zadanie. Główne zadanie jest... Utopione nadzieje. Kiedy będziesz w dżungli, znajdź samolot. Nie, 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 to nie to. Ja miałem coś z wodą zrobić. Pamiętam. No, sprawdź co się stało w przepompowni. No i właśnie tam idziemy. 400 metrów. O, wydaje mi się, że samochodem tutaj już nie przejdziemy. Nie przejedziemy. O, nawet nie mogę jechać autem. No to dupa. No to trzeba iść z laczka. Okej. Okay. I wygląda na to, że... Wygląda na to, że chyba tutaj mamy potyczki z jakimiś bandziorami. Mamy rewolwer i aż 5 naboi.
O kurde, czterech wrogów. Inny. No i został jeden nabój. Cyk, kurde. Cyk, kurde, z maczugi ich ostro tam. Batonik. Będzie się tutaj trochę podregenerować. O kurde, ale ich jest. No nie mam za dużo amunicji. No, rewolwer już się skończył. Wichrowany pistolet. Dobra. Ten już tam poleciał. O kurde, ale zes. Okej. Nowy poziom, zostawmy sobie to. Idę podnieść tą amunicję. Trochę więcej już mam. No taki kurde trochę mocniejszy był. Dobra. I jeszcze jeden tam. Pewnie zaraz przyleżą zombiaki. No. Pieniądze. Ten nogę stracił. Ma chyba lepsze 568. No i już trochę tej amunicji mam. No tak trochę u was inteligencją ciężko, no ale dobra. Ktoś tu będzie? Cisza. The law of the jungle. Prawo dżungli, tak? Dobrze. Stay away from a police station. O kurde, czemu to takie sterowanie jest dziwne? Strzelej. Ten mój aiming dzisiaj jest zarąbisty. Nie ma żadnych beczek, powiedzmy, żeby go do jednego wydupić. I widzę. Nie za drzwiami jest. A, amunicja automatycznie podnosi. Dobra. Bastard! Bastard! Gdzie ty jesteś, ty bastard? Batonik. Trochę sobie postrzelamy. Tu jesteś! Kurde, nie ogarniam tego strzelania tu. A drzwi się automatycznie otwierają, więc spoko. Doraszujemy ich po prostu. Powiem wam, że to strzelanie było całkiem ciekawe. Strzelałem z biodra i... chyba Xian nie jest zbytnio... zastrzelaniem. Poczekajcie. Ja tutaj mam zwiększa obrażenia przy atakowaniu bronią walki wręcz od tyłu. To nie. Co tutaj mamy? Zwiększa trwałość broni siecznej. Również. Nie? Kurde, no będzie dylemat. Mamy szansę na krwawienie. No i poziomu mi nie... i życia mi nie podniosło. Kurde, muszę się
tu były te otoliki. No kurde. Za dużo tego nie było. Spróbujmy może ich stąd zdjąć. Da radę tak? O, jesteś. Ha, ha, ha. What the... No właśnie, zacząłem wątpić, że kurde... Zachedzik za hedzikiem. Pochowani, kurcze. You dead. Dead. Co jeszcze? No już myślałem, że się zaciąłem. To tylko jedna płotka. I miejmy nadzieję, że to będzie koniec. Znajdź Antonio. Antonio, tu była beczka, aż. Dobra, Antonio is dead. Nie. Batonik. Zobaczmy co. Nie? O, jesteście, hej! You made it. I knew Mother Helen would send someone. Now that these devils are gone, we can take care of the water. We'll go with Frank to start the pumps. But in the meantime, we could use more help. No dobra. Jesteś bardzo podobny do tego gościa z warsztatu. No trochę pieniędzy udało mi się podnieść. Patrzcie, mogłem użyć tego. Ach. Nie pomyślałem. Czekaj! Zaczekaj! Teraz pewnie zombiaki tutaj. Looks like the equipment is basically okay. Power's okay. Pumps working. Filters, I just worry about pressure. It's too low. It looks like we have some open fire hydrants. Yeah, fiber. Hey, someone has to take care of this. Bomba samoprzylepna. If we want tap water, we need to close those five hydrants. Zakręć 5 hydrantów. Yes. No, czyli eksploracja po całym mieście nas czeka. There is a car in the loading area under the crane. Use it to get to the hydrants. We're wasting a lot of water. Ja jeszcze pokazuję jakiś. O kurde. Kurde, Frank. Check the dead in the pumping station and make sure none of them are dangerous. If they are, then you must send them straight to hell. Yes. No dobra. Zrobię to. Mnie, czy mam coś innego jeszcze do roboty? Ej, kurde, mogłem iść tędy. Okej. Okay. O, czyli jest auto. Można jeździć autem. A. Kurde, jaki pick-up. Jakie ładne wnętrze. Drewno podobne. Ty? Kurde, czy jazda autem tutaj się opłaci? A! Uderzyło. Kupuję tego hydranta. Uważać na pana bombę. Bądź sobie tam. Kask. Dlatego trochę mocniejszy jesteś, tak? Taki jesteś mądrala, dobra. Podejrzewam, że to jest to zadanie, które nam właśnie tamten Frank chyba zlecił. Tutaj powybijać ich wszystkich. Frank. Ładnie. Ale ja na razie nie chcę jeszcze iść do Franka, tylko chcę zrobić to zadanie z hydrantami. Gdzie?
Tak? Śledź w ten sposób. No nie wiem, czy jazda samochodem naprawdę się tutaj opłaci. O, widzę, że randuż jest. O kurde. Szybko, 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 zamykaj. Zamknięty. O. Dostał, kurde. Chcemy jechać dalej. Kurde. I strony. Jabłka? Nie. Miejmy nadzieję, że jakoś tutaj przejedziemy. O kurde. Ej, uderzył mnie ten kolos. To bolało. No ja pierdzielę tej. Dwa zgony w jednym odcinku, no to już trochę chyba przesada. Grubo. 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 Cisza. Ja muszę uważać na tego. O! Moment, musiałem się przez chwilę skupić, żeby właśnie się pozbyć tamtych. No chodź tu. No chodź tutaj. No. No trochę niefartowna ta śmierć. Już druga. Ej. Znaleźć coś do jedzenia, bo kurde. Jabłka coś, ten tu? Nie. O. Teraz już wiem, o co chodziło z tymi apteczkami. Wiecie co? Chrzanić te auto, kurde. Wolę się chyba jednak przejść. A. Jakoś tak czuję się bardziej bezpiecznie. Jaki rozkrok. Dobra, co my tu mamy? Tu pewnie jeszcze trochę wiralów będzie, znając życie. Tędy. Maybe there's something useful. Kurde. Kolejna ciekawa maczuga. Warsztat? W ciekawych miejscach są te warsztaty. Padać. Tutaj mamy jakiś takich. Mam wrażenie. Chyba nie dadzą mi. Nie dadzą. Nie dacie mi. Oho! Są kurde mocni. Może to ma.
Fu, apteczkę. Bum, bum. Te sterowanie tutaj czemu? Cholera! Spadaj! Ja nie wiem, ja jestem jakiś kurde nie teges dzisiaj, czy co? Czy te postacie są, te zombiaki są naprawdę dzisiaj jakieś takie mega mocniejsze. Monster. Era. Dobrze, że tutaj są takie poukrywane jakby ala apteczki. Dzięki czemu mogę się w miarę jakoś tutaj doładować, ale no nie ukrywam, że ta gra dzisiaj sprawia mi nie lada problemy. Dobra. No. A, tak kurde. No! W końcu. Jedzmy co. Jedzmy, wypijmy. Woo! Zamykaj to! To 120 metrów. Xian lubi biegać na szpilkach. Nie, Xian lubi biec będąc w szpilkach. Nie odzywaj. Tobie kurde wymyślili z chytami, no. W ogóle kto? Kto otworzył hydranty? Czekaj. Oh, shit. Giral. Kurde. Dobra. No chodź. No chodź tutaj do mnie. Czyli na dwa razy. Maczeta zaraz wyzionie ducha. Co my tu mamy? Tu mamy jeszcze ten kij. To się uda. Dało się. Wspomniałem, że trzeba używać kopa. Kopa, żeby je powalić. No są mocniejsi, to fakt. To na pewno. Trzeba przyznać, że tutaj zombiaki są zdecydowanie mocniejsze. Kurde, to ma poziom 14. Ten.
Dlatego on taki mocny jest. Kopaj go, kopaj go! Nie wiem, co to był za dźwięk, ale na pewno nic dobrego. To kolejny hydrant. Niestety skończyły mi się możliwości, jeśli chodzi o... A, dobra. Duży gość. Yep. Z tej deski. No, 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 no. Kurde. A co mnie uderzyło? Dobra, teraz już wiem, co mnie uderzyło. To było ciekawe. Zostałeś tylko ty, gagatku. Ono tu. No, może nie tylko ty. Jakiej? Moment, nie pacnie, to jest masakra. Tej trzeci zgon dzisiaj. Festiwal zgonów. To i masz całe życie, mi powiedz. Mały kij. Mam przecież. Iści 7. O kurde, ten ma zdecydowanie więcej. A, ja myślałem, że będę musiał się cofnąć do tamtego. Okej. Helen! Siostro Helen, gdzie ty jesteś? Doprowadziłaś mnie dzisiaj do... God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here. You will have to search in the wealthy part of town. Unfortunately, there's no good way to get there. The wealthy didn't want the poor taking what was theirs. So they destroyed all the bridges, cutting themselves off from the rest of the city. I don't know whether you wish to save the world or bring it down. But until time ends, we can still save the innocent. One of our flock, Joseph, knows the way. He will help you. Joseph! Hey there, mate. It's Cinemore here. Listen, Laura, that orphan girl I was telling you about, she's got 104 fever. She's delirious. Thinks Bobby's trying to kill her. People are starting to panic. They think she's infected. She's only 10 years old, and they want her dead. I know you're doing your best, mates, but time's running out. Every minute counts. No, pewna.
Liczy się każda minuta. Kara pieniężna. Kurde, wygląda... Patrząc na to, ile razy dzisiaj zginąłem, żeby warto było tą karę pieniężną obniżyć. Mi został... Jest źle, kurde. Czerny sierp. Naprawmy ten mały kij. 182. No, maczetę trzeba naprawić. Chociaż, kurde, 145. No, tak średnio bym powiedział. Mogę tego ulepszyć. Czemu już nie mogę ulepszać? O nie, bo nie mam już pieniędzy. No tak. Miałem 1400, nie mam już praktycznie nic. Tutaj kolejne zadania doszły. Dobra, weźmy je wszystkie. Chyba znalazłem jakieś baterie. Cars, homes, they can be anywhere. If you find anything, bring it back. These will do just fine. You find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. Please don't let them suffer any longer. Aha, rozumiem. Alcohol to disinfect the cuts and scrapes of the injured. So many are hurt. I'll see what I can do. Good. Hurry. Infection could be more dangerous than the original injury. Kurde. This I'm Hugo. Mother Helen told me that you can be trusted. Our brother Grant needs someone to help him with the town's public address system. We must tell those who are still alive that they can seek sanctuary here. Would you go to Grant and help? I'll do my best. God bless you. Head to the radio tower and give Grant this recorder. This is what he is to broadcast. I'll contact him on the walkie-talkie and let him know that help is on the way. Pomoc jest w drodze. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jaki wykrzyknik. Now keep your eyes open. We need to bolster the church against any attacks from those undead demons. For that, we need some special tools. Will you help us find them? I'm in. Oh, excellent. The tools I have in mind are in Antonio's workshop at the pump station. Przy stacji pomp, czyli idealnie jakbym miał do oddania zadanie. To jeszcze jest. To jeszcze. Joseph. One of the sewer tunnels goes under the river. It leads to the other side, but the sewage level needs to be lowered first, cuz right now everything is flooded. We can go to the maintenance building and I can show you what and how, but you need to help me. I don't move as fast as I used to. I need you to protect me from those demons. Will you? Okay. Thank you. Well, let's go then. Let's go. Miejmy nadzieję, że to nie będzie trwało 20 lat. O, proszę, portfel. Jest. Biegniesz. Cudownie. Cię trzeba będzie uważać. Ty masz pasek. Jestem. Stop go. Okay, we'll try to pass through that building. Serio? Przez budynek? Nie ma innej możliwości? A nie. Jasny! Padaj. Józef, poczekaj. Już jestem. Spokojna twoja. Rozczo. I think it will be best if we go straight ahead. O, broń w dłoń, więc ciśniemy z nimi. Czekaj.
Ała? Ale mi ciepnął tutaj, widzieliście to? Rzucił sobie jakąś kurde. Dear Lord, they're everywhere. Send them to hell. Już po nich. Chyba. Stay close. Poszło nieźle, nie? Trzymały kij. Jakieś pieniądze, coś zostawiliście? O proszę, średnia apteczka. Bardzo się. Nie wydaje mi się, żeby tutaj była taka, taka cisza i spokój. Józef! Handluj z Erikiem. Dobra, Erik, przyjdę do ciebie w wolnym czasie, dobra? Na razie to ja tu muszę uważać. Skop go! Pięknie. Dobrze, że szybko zauważyłem tą beczkę. Gdzie jesteś? Lera, Joseph, mówiłeś, że się nie ruszasz za szybko. Pewnie pół miasta musimy przejść. Let's take a look. Look out! They're coming! Udało się. 35 metrów. Tam widzę beczkę, więc stój. Stój! Józef! Cyk! Paska ich. Już do ciebie idę! Jestem, Joseph. Spokojnie. Ja muszę sobie odsapnąć. Oh shit! Wymyka się spod kontroli. Dobrze, Joseph, że w miarę biegniesz. Nie mogę się dzisiaj ogarnąć. Jestem jakiś dzisiaj przychlaśnięty. Dobrze, Joseph, że ty jesteś. Nie no, trochę życia straciłeś. Biegnij, bo tu się kurde robi gorąco. Daleko jeszcze mamy? Powiedz, że nie mamy daleko. Wygląda na to, że chyba jesteśmy. Behind that door is the entrance to the sewers. Lead the way. Come on. No to wchodzimy do kanałów. Improving. Super. Dotarliśmy do kanałów. Mamy nowy poziom, który sobie tutaj właśnie odblokuje. I teraz pytanie, co bym potrzebował? Pałość broni siecznej. Chyba zwiększymy, bo wygląda na to, że czeka nas spora przeprawa tutaj przez... A, jeszcze tutaj ze mną pójdziesz, czy ja już idę sam, co? Dobra, wiecie co? To już w następnym odcinku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby zostawić lajka, jeśli podoba się seria. Możecie również zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco z odcinkami. Ja się tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.